Witam Państwa serdecznie po raz kolejny w Briefie. Dzisiaj mamy przyjemność gościć u nas pana Rafała Wójcika, który jest już światowej sławy biegaczem, maratończykiem. Spotkaliśmy go tutaj po drodze, jak biegnie do Londynu i o tym maratonie londyńskim, jego udziale w maratonie londyńskim i o pomocy Timexu, Adidasa w tym, jak powinien funkcjonować w sposób właściwy marketing sportowy, chcielibyśmy z panem Rafałem porozmawiać. Panie Rafale, jest pan sportowcem, który znalazł sobie sponsora w Polsce. Czy to zadanie łatwe dla sportowca? No niestety ciężkie. No, ja miałem akurat tyle szczęścia, że mam kolegę, który mi, można powiedzieć, pomógł tak naprawdę samemu. Chcąc znaleźć sponsora, to szczerze mówiąc jest bardzo dużo zachodu, bo samo to, że my trenujemy, my wyjeżdżamy na obozy, to już ogranicza nas czasowo. Michał Derich z firmy Sport Evolution, który tak naprawdę, szczerze mówiąc, na zasadzie przyjacielskim pomógł mi i akurat wyszło to wszystko tak w miarę fajnie, że gdzieś tam w pewnym momencie firma Timex, która w tym momencie jest moim sponsorem, głównym. Tak, głównym. Potrzebowała człowieka, który by mógł powiedzieć coś o zegarkach, o Timexie. Tak. Ogólnie o zegarkach do biegania i tak dalej. No akurat Michał pomyślał wtedy o mnie i to się tak mniej więcej zaczęło. A jak było przedtem? Bo ile pan lat uprawia tę dyscyplinę? No ja już 19 rok, także już po życia można powiedzieć. I co w związku z tym było, jak było przedtem? Czy miał pan sponsorów, czy radził pan sobie sam? To akurat różnie. No sponsorów jako takich wielkich nie miałem. Tak naprawdę trzeba było sobie radzić samemu i w momentach, gdzie łapaliśmy się do kadry, pomagał nam Polski Związek, a poza tym w większości liczyliśmy na kluby. Mhm. Czyli to, co kluby, można powiedzieć, wypracowały po części przez sponsorów. Kluby są finansowane tak naprawdę poprzez pieniądze, które są płacone na juniorów, bo juniorzy, można powiedzieć, że biegają na różnych imprezach typu Liga, Mistrzostwa Polski i tak dalej. Oni zdobywają punkty i tu są właśnie jakieś tam pieniądze na tych juniorów. I czym większy klub, czym więcej ma juniorów, tym ma większe fundusze. Tak naprawdę senior, w momencie, kiedy człowiek wychodzi z juniora w ten wiek seniorski, jest pozostawiony, można powiedzieć, samemu sobie. Tam, to niestety dużo ludzi, bardzo dużo ludzi zdolnych, znam takich ludzi, kończy karierę. Mało firm tak naprawdę interesuje się w tym momencie sportem, bo nie wiem, czy chyba... No właśnie, dlaczego? Czy to takie przeświadczenie jest, że ten sport jest, nie wiem, mało popularny, akurat nie wiem, czy lekka w ogóle jest, lekka atletyka jest, bieganie mało popularne. A jeździ pan po świecie? Jak to jest na zachodzie? Trenowałem razem w teamie z dwoma chłopakami z Włoch. To byli Włosi, którzy tak naprawdę biegali wyniki podobne do moich. I na przykład we Włoszech tam nie ma problemu, bo jeżeli chodzi o jakiś tam pomoc, nawet już nie mówię finansową, ale nawet pomoc tą taką sprzętową. W pewnym sensie są firmy, można powiedzieć, które traktują sportowca, czy daną dyscyplinę sportową też jako produkt, na której można zarobić. I to wcale nie można, nie można powiedzieć, że to taki oto sportowca, który już coś osiągnął, tylko sportowca, który dopiero się rozwija. Czyli może coś osiągnąć w przyszłości. Tak. Drugi temat, o którym chciałem z panem porozmawiać, to te korzyści, które mogą mieć, może mieć każda firma komercyjna i nie tylko komercyjna, która decyduje się na pomoc, na patronowanie. No to nawet nie chodzi o pomoc, to jest wymiana świadczeń. No u nas akurat ten system może jest mało rozwinięty, jeżeli chodzi o Polski Związek, bo Polski Związek Atletyki tak naprawdę powinien też tą lekką atletykę promować. Nie sądzę, żeby jeszcze w najbliższym czasie to się tak narodziło, żeby tam gdzieś tam Polski Związek zatrudnił dobrego marketingowca, który by tak naprawdę szukał funduszy na to, żebyśmy my, jako zawodnicy, jako reprezentanci Polski mieliśmy zapewniony pomoc, która tak naprawdę ułatwi nam przygotowywanie się do mistrzostw świata, Europy. Jak pan się pochwali? Co pan im daje? Dlaczego też oni jest są taka promocja, na zasadzie współpracy, tak jak na przykład jest teraz właśnie
jesteśmy w takim projekcie Droga do Londynu i tak. I tak naprawdę tą drogę do Londynu można prześledzić na portalu bieganie.pl. Ja jako człowiek, który się przygotowuje, pisałem tam, jak się przygotowuję, jakie są moje doświadczenia, czy jak robię ten trening, co się dzieje z moim organizmem, jak jest. Ogólnie ten człowiek, który tam zagląda, wszystko czyta. No i automatycznie jest to, że ten, firma Timex, która mnie sponsoruje, jest można powiedzieć moim patronatem przygotowań do tej imprezy. Tak samo jest z firmą Adidas, która też właśnie w tym roku zaczęła mi pomagać. Tak samo jest z firmą Izostar, która też mi pomaga. Ta. Podstawowym celem naszego spotkania jest pokazanie właśnie korzyści, które płyną ze współpracy dla firm, bo właśnie wy jesteście przedstawicielami, kto wie, czy w tej chwili najbardziej szlachetnej dziedziny życia, dzięki której to skojarzenie, a na tym opiera się idea sponsorowania, na dobrym skojarzeniu z pana sukcesem, z pana osobowością, z panem jako człowiekiem, który osiąga sukces, prawda? Za każdym razem, gdzie pokazujemy się, pokazujemy też swój własny wizerunek, jak wizerunek tej firmy, która nas sponsoruje, czy nam pomaga. No, tak. Bardzo dużo amatorów na nas, jeżeli chodzi, powiedzmy, że ja jestem zawodowcem, biegam, bardzo dużo amatorów patrzy na nas, w jakim sprzęcie biegamy, co używamy, czy jakiego zegarka używamy, bo to jest dla nich ważne. No, ważne jest to, żeby po prostu też w pewnym momencie to, co oni robią, żeby też w pewnym momencie robić tak, żeby poczuć się tak jak zawodowiec. Panie Rafale, dziękujemy bardzo. Życzymy sukcesów w tym dobiegnięciu do Londynu i w samym maratonie londyńskim.